Cześć! Z tej strony Natalia z kanału Skillia by Natalia. Jak już zapewne wiecie, noszę nie tylko damskie i uniseksowe perfumy, ale zdarza mi się też używać męskich perfum. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie ostatnio męskie perfumy testowałam, to ja Was zapraszam dalej. Jeżeli chodzi o perfumy marki Loewe, to damskiej części nie znam za dobrze. Natomiast bardzo lubię i używam perfum Loewe 7, czyli tych, które pojawią się tutaj obok. I to jest taki typowo kadzidlany zapach, który jest przeznaczony dla mężczyzn. Natomiast ten zapach główny ma sporo flankerów i jednym z nich jest Anonimo, które ostatnio testowałam. Anonimo to nie jest tak mocno kadzidlany, suchy zapach jak Loewe 7 jest w odbiorze. Jest on odrobinę bardziej słodki. No ale od początku. Początek tych perfum to jest takie rzucenie nam w oczy suchym pieprzem. Bardzo ostrym, bardzo suchym. Na szczęście to wrażenie szybko mija i potem zapach coraz bardziej się ociepla. Owszem, jest on kadzidlany, ale bardziej niż kadzidlany jest też słodki i słodki taką słodyczą olibaną. Ja oprócz kadzidła w tych perfumach czuję też różę, czuję kremowy kwiat pomarańczy. Gdzieś momentami migają też, mrugają goździki, ale to wrażenie jest takim delikatnym wrażeniem, które bardzo szybko się ulatnia i główną rolę gra tutaj takie słodkie kadzidło wspierane przez kwiaty. Natomiast jest to dosyć wciąż męskie kadzidło, aczkolwiek w tej środkowej części te perfumy nie są aż tak bardzo mocno męskie. Ja bym powiedziała, że one bardzo mocno kierują się w stronę uniseksową. Następnie kompozycja robi się coraz bardziej słodka i ta słodycz idzie mocno do góry. I ta słodycz, kiedy na początku była przełamana kwiatami, tak teraz słodycz jest taka lepka, ulepna, miodowa wręcz. I te perfumy w tym momencie robią się nawet bardziej damskie niż męskie w moim odczuciu. Oprócz goździków taką inną mrugającą nutą są też nuty skórzane. Jest to taka delikatna, lekka skóra, bardziej zamszowa niż ciężka skóra. No i to są też tylko przebłyski, które gdzieś tam mrugają w trakcie tych perfum, tak samo jak wcześniej goździki. W zakończeniu tego zapachu dochodzi też bardzo pudrowy irys, a skóra przejmuje główną rolę od kadzidła i gra nam tutaj taki duet irys plus skóra. To jest ten moment, kiedy perfumy przestają mi się podobać, ponieważ robi się z tych perfum taka proszkowa skóra, która nie jest zupełnie moim ulubionym akordem. Natomiast ja poszłam spać z tymi perfumami. Miałam je nałożone tutaj w zagięcie łokcia. I o ile to zakończenie proszkowo-irysowo-skórzane nie do końca mi się podobało, o tyle kiedy zasypiałam w łóżku, to te nuty grały tak bardzo, bardzo sympatycznie i bardzo ciepło, kremowo na mojej dużo bardziej rozgrzanej skórze pod kołdrą. I bardzo zaczął mi się ten zapach podobać i te nuty grały tak bardzo przyjemnie, relaksująco, uspokajająco. Natomiast dosyć męsko. To zakończenie jest bardzo mocno, mam wrażenie, męskie w porównaniu do zwłaszcza środka tego zapachu, które jest bardzo słodkie, ulepne, wręcz w pewnych momentach kobiece. Myślę, że to nie są perfumy, których pełną buteleczkę kupię sama. Natomiast jeżeli lubicie Loewe 7 klasyczną i chcecie jakiejś zmiany, nie boicie się odrobiny słodyczy, to te perfumy mogą się Wam spodobać. Bo ja uważam, że ten flanker Anonimo ma w sobie jakąś cząstkę klasycznej siódemki, ale nie jest jej klonem. Jest jakąś ciekawą wariacją, słodszą, bardziej ulepną, ale nadal ciekawą. Więc jeżeli nie boicie się słodyczy, chcecie coś podobnego,
to możecie się zdecydować na zakup. Ja Wam ten zapach zdecydowanie polecam. Dla kogo ten zapach? Są pewne nuty, które wskazują na zapach typowo męski, natomiast środek tych perfum bardzo mocno skłania się w stronę kobiet. Więc jeżeli jakieś kobiety chciałyby spróbować, to zachęcam. Może Wam się spodobać coś w tej bardziej męskiej części perfumerii. Dajcie znać, czy testowaliście Flanker 7 i czy Wasze wrażenia pokrywają się z moimi. Dajcie znać w komentarzach. A na razie dziękuję i potwierdzam, że możecie spodziewać się w najbliższej przyszłości większej ilości testów też perfum męskich i jak one pachną na kobiecej skórze. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kolejnych przyszłych moich filmików. A na razie się żegnam, no i do zobaczenia w przyszłości. Cześć!